Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3. Jak dobrze pamiętacie, wczoraj skończyliśmy kampanię orków, inwazję na Kalimdor. Skończyło się to bodajże cinematikiem, kiedy to Thrall i Grom Hellscream zaatakowali Manarotha. Nie wiem, czy dobrze wymawiam to imię tego demona. W każdym razie tego wielkiego czworonoga z dwoma rękoma. Whatever, nieważne. I jak dobrze wiecie, Grom w tej bitwie zginął i Thrall zaczął krzyczeć i płakać, nie? I tak się kończy właśnie kampania orków w Warcraftie trzecim, ale bez obaw w dodatku zostanie to rozwinięte. Także nie przedłużając dłużej, przechodzimy do kampanii Nocnych Elfów, która zwie się Koniec Wieczności. Jakże piękny tytuł. Rozdział pierwszy. Wrogowie u bram. Tak, co tam u was? Aha, zapomniałem. Kurde, jestem debilem, bo już kilka dni temu pewien człowiek prosił mnie, żebym go pozdrowił, więc pozdrawiam mojego stałego widza. Czemu ja nie słyszę dźwięku? O, słychać. Ale okay. Już od wielu godzin wpatrujesz się w horyzont nad Ashenvale. Zrobiłem sobie koktajl truskawkowy się w lasach. Z mlekiem. Znaczy no koktajle przeważnie dodaje się do nich mleko, żeby to był koktajl. No chyba, że to koktajl mołotowa, to wtedy benzyna. Ale naprawdę miksowane truskawki z mlekiem są genialne. I takie wiecie, w temperaturze pokojowej, nie zimnej, bo to w taką porę to można naprawdę się jakiegoś chorobska nabawić. Co my to mamy? Aha. Przyłóżcie się! Jedi, wódz orków, chciałby... Rozumiem doskonale, że właśnie Horda i Przymierze współpracuje w Ashenvale. Nie powinniśmy łączyć się z orkami. Jesteśmy tu, żeby zabić pozostałe demony. Dokładnie. Wasze szczęście, że mamy wspólny cel. Dobra, ludzie, zajmijcie się swoimi sprawami. Wracajcie do pracy. Mówiąc ludzie, patrzył na orka. XD. A więc... Ci orkowie i ludzie myślą, że mogą jak zaraza przetoczyć się przez nasze ziemię. A co do bohaterów Warcrafta, naprawdę z całego serca polecam wam kanał użytkownika Drwal Rembajło. On opowiada o bohaterach właśnie w Hearthstone, w WoWie, ale generalnie no wiadomo, Tyrande jest alternatywnym bohaterem dla kapłana. Czy ktoś zagraża? Aha, ty musisz chyba usiąść, ułożyć się. Co? Blisko. O Jezu, zanim ty to zrobisz, to wy sobie drewno będziecie łupać. I fajnie opowiada o tym, więc generalnie spoko. Użyj zdolności drzewa, aby oplątać korzeniami kopalnie złota. Następnie wyślij ogniki, aby wydobywały kruszec. Mhm. Czyli na razie niech jeszcze drewno łupią, znaczy łupią. Właśnie u elfów fajne jest to, że drzewa się nie niszczą, więc spoko. Aż oto. Mamy lejenia. To przyjazne duchy wydobywające no tak. Złoto i wycinające drewno do budowy naszych osad. Znoszą także budowle potrzebne nam do ćwiczenia wojowników. Otóż to. Ma rację. Zgadzam się z nią w 100%. Dobrze. Co my tu możemy zrobić? Tylko 3 budynki można postawić. Jakie mamy w ogóle misje? Oplątaj kopalnię złota. Robimy to. Zbuduj studnie. Stwórz prastarego drzewca wojny. Wyszkol 5 włóczniczek. Czyli to zadanie właśnie z tych pierwszych misji typu... Do it, fagot. XD. No właśnie. Z cyklu takiego, a nie innego. Jak z tą kopalnią stoimy? Za chwilę wypadałoby was tam puścić, panowie. Znaczy... Ogniki to chyba panowie, ale nie wiem. Oby nie panie. Znaczy, w sumie nic za tego nie mam. Jest tylko 5? 5. Dobra, hop. Tu wszyscy. I teraz tak, ważną, może nie tyle co zależnością, a informacją jest to, że ogniki budujące budynki, które żyją, tak jak właśnie drzewo życia, czy prastary drzewiec wojny, takie drzewa, które żyją i mogą się przemieszczać, poruszać, oddają jakby swoją duszę do budowy tego budynku. Tak jak zergi w StarCraftie. Po prostu poświęcają się do tego drzewa, więc nie odzyskamy tego ognika. Wyjątkiem są budynki takie jak studnia życia, czy ta kapliczka, że oni po prostu wracają. I wracają, nie? XD.
No właśnie, o to mniej więcej chodzi. Aha, tu już widzę, że będziemy mieli problem za chwilę z zaopatrzeniem, dlatego warto byłoby już sobie jakoś zaradzić. Postawmy studnie. Dużą zaletą studni... Przecież wiem. Dużą zaletą takiej studni księżycowej jest to, że ona zbiera w sobie manę i ona leczy pobliskich sojuszników, pobliskie jednostki. Czyli jeśli brakuje mi jakiejś życia, bo mam zbyt mało many, podchodzę do takiej studni, jak widzicie, ma do 300 zasoby many, możliwe do wykorzystania. Więc wtedy sobie przywracamy potrzebne nam zaopatrzenie, nie wiem jak to nawet nazwać, uciekło mi słowo. Dobrze, wiem, że wy stąd za chwilę wrócicie, więc spokojnie mogę was z powrotem do drzewów wrzucić. Ty tam dalej buduj. Czekajcie, ile to was jest? Teraz 6, 7, 8. Rozumiem, że bohater nie kosztuje nic. No dobrze, to też jest jakiś trop. Prastary drzewiec wolny. No moglibyśmy za chwilę postawić go. On da nam właśnie możliwość szkolenia łuczniczek. I w tym przypadku chyba tylko łuczniczek. I zobaczcie, jak ja go tu wrzuciłem, nie ma tutaj tego duszka, nie? W tym budynku jest duszek, w tym nie ma, bo się po prostu ten ognik poświęcił, żeby ten budynek mógł żyć. Tak to wygląda. Póki to mi się tam jeszcze buduje, to damy na Ctrl 3. I sprawdzimy, co ma... O, furbolgi. Furbolgi są... Furbolgowie widzę nawet. Są... Szykujemy się do opuszczenia tego miejsca, kapłanko. Nieprzyjaźnie. Straszne zło szerzy się w tej krainie. I nie pozwolę, aby zniszczyło mój Niestety nie możemy odejść bez reszty naszego plemienia. Nie obawiaj się, najstarszy. Odnajdę twych współplemieńców i przyprowadzę ich do ciebie. Dziękuję ci, kapłanko. Wynagrodzę cię za twą pomoc. Sygi, znalezieni furbolgowie, 5. Jeszcze potrzeba. Wola bogini jest święta. I oni się mogli pochować. Wchowanego się bawią. Buroki. Lejeń! Niech tak będzie. Jednak nie lejeń. Skoro się gdzieś pochowali, to może nie chcą nigdzie iść, co? To tak może logicznie pomyślicie. Dobrze. Zrobimy tak. I postawimy od razu studnię, bo będzie ona nam konieczna, bo inaczej nie zbudujemy więcej. Bogini wzywa. Więcej furbolgów. Na Elun. Chyba nie o tym myślałem i źle powiedziałem. No w każdym razie spokojnie. O. Jestem gotowa. Wola bogini jest święta. No super, nie? Tak chciałbym zaznaczyć, że bardzo nawet super. Chciałbym kliknąć. Sorry, jak słyszycie dość głośne klikanie, ale pewnie jak zwykle zapomnę odszumieć. Już więcej księżycowych studni. Aha, jeszcze 3 łuczniczki trzeba by szkolić, bo te, co znalazłem, się oczywiście nie liczą do armii. No trudno, no ale dobrze, wyszkolimy je. Dobrze. Wola bogini jest święta. Zastanawiam się, tak odbiegając w ogóle od tematu, dlaczego ona powiedziała Aman. Amani to są trolle, plemię troli. O, furbolgowie. Natychmiast. Aha, wystarczy do nich tylko podejść i elo. Niech tak będzie. Aha, dobra, ty tędy przyszłaś, więc tędy stąd nigdzie nie wyjdziemy. Aha. Niech tak będzie. Budynek jest gotowy. Tak też myślałem. Ty tam sobie polataj. Porobisz nam właśnie za żywy zwiad. A czyż zwiad przeważnie jest żywy, więc jestem debilem, skoro takie rzeczy mówię. No ale... Nie każdy rodzi się z mózgiem. 50. 60, 70, 80, 90. I będziemy mieli licznik zaopatrzenia na maksa. Dobra, poczekamy, aż ten tutaj wyjdzie. To wtedy będziemy mieli chyba zrobione całkowicie tą misję, bazę elfów. No nie? Tak mi się wydaje. Ile tu was jest? Tu was jest. I co, koniec misji, wygrałem. No dobra. Zabij paladyna. LOL. Elfy tak przyjaźnie nastawione. Zabij paladyna. Aha, tu jest jakieś przejście. Tu są furbolgowie, tak? Tu są furbolgowie, czy to są... No dobra, w każdym razie tak musimy przejść tędy. Ale musimy, czy musimy, możemy?
Musimy i stąd dalej jest przejście w tę stronę. Na Elun. Więc easy. Niech tak będzie. Pewnie bandyci to są? A nie, ludzie. Natychmiast. Jeden ludź. Na Elun. Oj, tu byłeś w namiocie. Kto by się spodziewał czegoś takiego? Ty też! Puść ją! No i umarła. Co za debil, Boże. Puść ją. Dobra. I stąd zakładam, że przejdziemy do obozu ludzi, więc wolelibyśmy, a przynajmniej ja wolałbym tego uniknąć. Tu są furbolgowie, raz, dwa. Wola bogini jest. Jak to 10? Halo, było 5. Na Elun. Na ty. Chyba opętani jacyś jesteście. Na Elun. Tak bez kitu opętani. Tu coś szło. A nie, to furbolgowie, oni mogą. No dobra, to w takim razie wybaczam. A, raz, dwa, trzy. Kapłanka patrzy. To nie byli oni, ty kurde. Puść ją. Leczę automatycznie. No, to jest właśnie to, co mówiłem, że oni się leczą od razu. Kurde, co za ciul. Zaś ten łucznik. Ten piechur, fu. Umarła. Patrzcie, cyk, podleczona. 60, czyli jeszcze 3 trzeba postawić. Raz, dwa, trzy. Bogini wzywa. Dobra. Myślę, że i tak czy siak możemy już przejść w tę stronę. Myślę, że jak najbardziej nawet. No tak, jak zwykle standardowo mój zegarek lubi upominać się w niewłaściwym momencie. Trudno. Nie mamy ukrycia opracowanego, bo nawet nie mamy gdzie tego zrobić. O, tu mamy coś. Horda! Dobra, zaraz on się umrze. Mhm. Wola bogini jest święta. Ja wam tu zaraz kuźwa dam. Okej. Mój budynek jest gotowy. No i elo. Jeszcze jeden jest? No dobra. Okej, teraz już chyba wszystko. Si, wszystko. To dobrze. Ale jeszcze trzeba nam 6 furbolgów znaleźć. Może być. Trochę dużo was do znalezienia. Ale co, ja nie dam rady? Imię scenariusza. Za Kalindor. Dobra. W sumie wy się nawet nie musicie zbytnio jakoś specjalnie leczyć. Tak myślę, że nie ma takiej wielkiej potrzeby. Tędy nie przejdę, bo jest głęboka woda, ale mogę pójść w górę. Tam jest ich główny obóz, więc lepiej tego uniknąć. Tu widziałem latającego gryfa. Otóż to. Więc można go ładnie zabrać. Monitor mi zgasł, sam, cholera, włącz się, puść ją. Dwóch tu ich jest. Nie zabije mnie. A i zabije. Ach, co za buro. No dobra, damy wam to. Żeby bardziej to leczyć. Czemu tu jest taka wizja wielka? Bardzo dobre pytanie. Tu wyszkolę. A może wiecie co, jednego pozbędziemy się tak. I damy was 4 tutaj. Myślę, że tak będzie bardzo w porządku. Wy sobie niszczcie, my weźmiemy sobie sowę, która jest zwiadowcą, żeby poszukała nam więcej furbolgów. Aha, wy więzicie furbolgi. Okej, to nie szkodzi. Twój budynek jest gotowy. Myślę, że w ten sposób ona nam dużo znajdzie. Tu latają wiwerny, okej. Tu są furbolgowie, więc już byśmy mieli 8. Ej! Kurde! Dobra. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Okej, elo. Aha, tu jest więcej furbolgów. No dobra, spoko. 7. Tutaj mamy, okej, coś takiego. I pewnie gdzieś tutaj muszą też być furbolgowie po drodze, no bo nie wierzę, że nie. Tu są, otóż to. Ostatni nawet. Ej, tak się nie robi. Aha, wy już jesteście zaliczeni jako
uratowanie. W porządku. Nawet bardzo w porządku. Myślę nawet, że nic by się nie stało, gdybyśmy zaczęli już tutaj grupować armię, walić te duże koszta. Czekam. To akurat nie jest żaden problem w tym momencie. Was nikt nie chroni, bo was wiwerny chroniły, tak? Jak dobrze rozumiem? Dobrze, pełen leży. Ale zobaczcie, jakie to jest bullshit. Ile on strzał musi przyjąć, żeby w końcu paść. A dla mnie to jest w ogóle. I te budynki, on jest taki mały, bo w sumie ona by tam nawet nie wlazła do środka. Widzicie, tutaj są drzwi, nie? Piła większa od drzwi. Ach, po prostu. Okej. Okay. I ostatniego furbolga tam mamy do. Do ocalenia po tej stronie. Misja jest zaatakować obóz, tak? Zabić paladyna. Czyli nawet chyba obozu bym nie musiał przejąć, tylko zabić go trzeba. Na Elun. W imię scenariusza. Strzela. Dobra. Czy ktoś zagraża? I pewnie szaman furbolgów tam coś tam da. O, jeszcze zabił, nie? Słucham głosu Elun. Na twój znak. Dobra. Ty, jak ty zabiłeś się? Buroku. Dobra, leć do szamana. Szaman budzi się tutaj. Co jesteś szamanem? Na pewno też tam jednostki. Co się zaciąłeś, nie? Przeze mnie tutaj. Tak też myślałem. Ale one są. Aha, one są pasywnie niewidzialne, czyli to działa. To nie jest. Nie trzeba tego robić. W sensie. Niech tak będzie. Uciekło mi słowo. Na Elun. Wybadać, o, w drzewie. Dobra. Wielkie dzięki, kapłanie. Mm-hmm. Możemy teraz opuścić wieś. Proszę, przyjmij na służbę naszego czempiona. Tego. Z chęcią odda swe życie, aby cię obronić. Okej, okay, myślałem, że dasz jakiś przedmiot. Hojny dar. Niech Elun oświetla waszą drogę. No. Retor Aman. I którego mi daliście? Nasi wojownicy zaatakowali. Wola Bogini jest święta. W sumie spoko. Niech tak będzie. Czempion leczy? Nie, czempion tylko się bije. Bogini. Dobra, tu jakaś bitwa się zaczęła. Czekam na twój znak. Jestem gotowa. Aż retor Aman. Dobra, ale myślę, że będzie można nawet zaatakować konkretnie. To ich obozowisko śmieszne. Wskaż drogę. Oni dołem idą, tak? Trochę mi się plany pokrzyżowały w tym momencie. Wskaż drogę. Może być. Czekam. O, horda. Jedna strzała. Wskaż drogę. Okej, okay, może tu przejdą niezauważeni jakoś. Zagrażać bandu Toribas śmiertelnicy. Zapłacić je za zbezczeszczenie tych chyba ty. No ale powiem wam, że dość kozacko tutaj to wygląda. O, jest paladyn. Dobra, zabijcie paladyna. To jest wasz. Ojej, no tak. Paladyn. Czy ktoś zagraża dzisiaj duszy? Zapomniałem o tym, że paladyni się lubią robić nieśmiertelni. Dobra. Pełen ogień na niego. Musi sobie umrzeć. Mam. Pan Duke Lwie Serce właśnie umiera. O, właśnie wskrzesił swoją armię. Ale umarł i zadanie wykonaliśmy, bo nie mam po co tego przeciągać dalej, nie? Gitara siema. Co tu się stanęło? Legion. No tak. O nie. Jesteśmy zgubieni. Co ty nie powiesz? Skoro was znaleźli. Ratuj nas, Elun. Nadciąga horda nieumarłych. Szybko, siostry. W stronę drzew. Nie zdołamy im się oprzeć. Jest ich zbyt... No. Nawet bardzo. Aha, czyli koniec misji. No dobra. Trudno. Oj, Lidon. Ale dobrze, w takim układzie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I co? Do zobaczenia.
Już jutro, bo jutro piątek weekendu, początek, nie? No, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.